Flagi Breslau to zupełnie inny Vega. W tym filmie nie ma wielowątkowości charakterystycznej dla moich ostatnich filmów. Nie ma też mieszania gatunków. To jest jednak czysty thriller, w którym co chwila następuje aż tu nagle. Tych twistów w ciągu filmu jest kilkadziesiąt, więc widzowie do ostatniego momentu nie są w stanie wykombinować, jak ta historia się skończy. Jest to zdecydowanie czysty dreszczowiec. Po centrum miasta biega koń, podjedźcie. To biega? Koń. A co mnie kurwa chodzi koń? Zabił kogoś? Jest panika, niczego nie możemy się dowiedzieć. Gdzie ten koń? Najbardziej zależało mi na tym, żebym ja uwierzyła w bohaterkę, którą zagrałam, a która jest tak kompletnie inna niż ja i niż to wszystko, co robiłam do tej pory. Nie będę oczywiście mówiła, czy mi się podobało, czy nie, bo to jakby nie jest moje zadanie. Mam tylko nadzieję, że widzowie uwierzą w tę historię i w tę bohaterkę. No i mam nadzieję, że to też będzie dla mnie jakiś przyczynek do kolejnych ciekawych ról właśnie, które są inne niż te, z których jestem znana do tej pory. Każ wszystkim wyłączyć syreny. Namierzyłem tego konia. Fajnie, bo akurat przy nim jestem. Nie widzę cię. Stoję przy nim. Wiesz co, co by nie było, to bym zagrała, ponieważ jak usłyszałam, że mam propozycję od Wegi, to się tak ucieszyłam, bo to było tak na zasadzie chciałabym, a boję się. I to jest tak, że różne historie krążą w naszym środowisku o Patryku, że po prostu, że wariat, że fajny, że dziwny, że nic nie mówi, za dużo mówi. Każdy mówi co innego. Myślę, że też tak jak to jest aktor, reżyser, że każdy ma inną energię i po prostu coś innego zbiera. No ale byłam ciekawa, więc zadzwoniłam do Agnieszki, że mam taką propozycję. Ona mówi, bierz, świetne. Świetnie się z nim pracuje. Agnieszki Dygant, mówimy dalej. No, więc mówię, tak, dobrze, tylko żebym nie musiała się rozbierać. Jejku, dzisiaj już emocje troszeczkę są mniejsze, opadły, dlatego że ja film widziałam wczoraj we Wrocławiu. Niemniej emocje i tak są. Jestem bardzo ciekawa, jak film zostanie odebrany, co powiedzą moi najbliżsi. Także emocje są. Chociaż wczoraj przyznam szczerze, że byłam już tak zestresowana. Aj. To jest mój debiut filmowy, więc nigdy wcześniej nie pojawiłam się na dużym ekranie, także tym bardziej są to dla mnie duże emocje. ABW dokonało makabrycznego odkrycia. Słyszała pani kiedyś o tygodniu plag? Czyli co, chce pani powiedzieć, że w tym tygodniu zginie jeszcze 5 osób? 4. Byłem zachwycony scenariuszem. I zaraz zadzwoniłem do Patryka, mówię, Patryk, no scenariusz jest super, czyta się go jednym tchem, ale no, natomiast są to bardzo trudne sceny do realizacji, więc... Jakby o to się martwiłem, że naprawdę to jest kino, w którym coś się dzieje i dużo jest spektakularnych sytuacji i byłem na niejednym planie zdjęciowym i wiem, że ciężko jest to zrealizować. I wczoraj to widziałem i uważam, że super. Takiego kina jeszcze nie było w naszym kraju. Świetne. Naprawdę, nie było takiego. No ja przynajmniej żyję już trochę na tym świecie i przynajmniej nie przypominam sobie. Gorsza była ta niepewność, czy moje wyobrażenie o tym, co zrobiłam na planie, będzie kompatybilne z tym, co zobaczę na ekranie. I udało się? Tak. O co ci chodzi? Gdybyś chciała pomagać ludziom, nie poszłabyś do zabójstwa.